Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Regulobon. Źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie. Dzień dobry Państwu. Mówię do Państwa w tak zwanym okresie grzewczym, czyli jesienno-zimowo-przedwiosennym. W tym czasie radykalnie rośnie spożycie antybiotyków. Jest to związane z infekcjami, jakie mamy. No, wszyscy wiemy o tym, że antybiotyki mogą nieść ze sobą działania niepożądane. Co zrobić, aby ustrzec się tych działań? Jaką suplementację diety wprowadzić? Jakie leki towarzyszące tymże antybiotykom stosować, aby nie narazić się na złe działanie antybiotyków na nasz organizm? Na co narażamy się, stosując antybiotykoterapię? Otóż najważniejszym elementem, który może ulec uszkodzeniu w naszym organizmie, to bakterie, które bytują w naszych jelitach. Bo trzeba wiedzieć, że antybiotyki nie są selektywne i atakują zarówno chorobotwórcze bakterie, jak i te, które są dla naszego organizmu niezbędne do tego, aby działać pozytywnie na układ odpornościowy, aby poprawiać trawienie i aby w ogóle sprzyjać naszemu zdrowiu. Te sprzyjające naszemu zdrowiu bakterie to bakterie probiotyczne i mamy ich podobno około 1,5 kg w naszych jelitach. Jako że wiedza o tym, że antybiotyki niszczą nasze prozdrowotne bakterie w jelitach jest dość powszechna, założono pewną terapię przy antybiotykoterapii. I ta terapia to jest probiotykoterapia, czyli stosujemy probiotyki, które mają za zadanie wspomóc naszą florę jelitową i spowodować, że ona ocaleje pomimo tego, iż te antybiotyki są stosowane. Jednak stosując takie probiotyki, pamiętajcie Państwo o tym, aby one były w odpowiedniej ilości, aby te preparaty zawierające probiotyki, czyli te prozdrowotne bakterie, były wieloszczepowe i dobrze jest, aby one były w mikrokapsułkach. Te mikrokapsułki powodują, iż takie probiotyki łatwiej przenikają, przechodzą przez żołądek. W żołądku jest kwas solny, on niszczy bakterie i on tam musi być w tym żołądku. I jak otoczymy te bakterie w mikrogranulki, one przechodzą przez nasz żołądek w większym procencie do jelit, bo w jelitach one powinny bytować i w jelitach powinny odbudowywać florę jelitową. Czy na florę jelitową ma wpływ jedynie ilość bakterii podanych w postaci kapsułek z probiotykami? Nie. Ważniejszym moim zdaniem elementem jest właściwa dieta. Dieta, która oparta jest o błonnik. Ponieważ błonnik jest tą substancją, która powoduje, iż nasze bakterie właściwe, te probiotyczne, wzrastają, a hamuje się rozwój grzybów. I błonnik jest używany też dość powszechnie, ale nie wszyscy o tym wiedzą. My w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza stosujemy błonnik z babki jajowatej, z nasion owsa oraz inulinę. Te trzy rzeczy to tak zwane prebiotyki. Ta karma dla bakterii nazywa się prebiotykiem, a już super najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie bakterii probiotycznych w mikrokapsułkach połączonych z błonnikiem. Połączenie probiotyków z prebiotykami nazywa się w języku medycznym synbiotykiem. Czy należy stosować długo probiotykoterapię? Jak często, jak długo ją trzeba stosować? Niestety pacjenci stosują ją za krótko. To krótkie stosowanie czasami się ogranicza do tego czasu, kiedy pacjent bierze antybiotyk. To jest zdecydowanie za krótko. Wiemy już z badań, które prowadzą gastroenterolodzy, że taka probiotykoterapia powinna trwać kilka tygodni, a nawet czasami niestety kilka miesięcy. Spotkałem się nawet z opinią taką, że czasami jak ktoś bardzo agresywnie działa antybiotykami, na przykład przy boreliozie, nie jest w stanie już nigdy odzyskać tej właściwej flory bakteryjnej. Czy oprócz antybiotyków, czy oprócz probiotyków i prebiotyków coś jeszcze trzeba stosować w terapii wspomagającej antybiotykoterapię? Otóż oczywiście zioła. Zioła z dwóch powodów. Dlatego, że chronią one nasz przewód pokarmowy przed uszkodzeniem, a po drugie
jakie skracają potrzebę stosowania antybiotyków. Po prostu możemy je stosować krócej, bo zioła wspomagają nasz układ odpornościowy i wspomagają nasze jelita. Jakie to są zioła? No przede wszystkim babka lancetowata, prawoślas, tymianek, liść maliny, liść mięty, kwiat bzu. No tych ziół jest cała masa. Zresztą przykładową recepturę, jak zwykle widzicie Państwo na ekranie. Także łączmy zarówno antybiotyki, jeżeli trzeba, z probiotykami oraz z ziołami, które mają prozdrowotne działanie. Reasumując, jeżeli musimy stosować antybiotyki, to pamiętajcie Państwo o tym, aby do tych antybiotyków dodawać probiotyczne bakterie, aby dodawać błonnik, czyli stosować preparaty o działaniu synbiotycznym, aby stosować je wystarczająco długo, nie tylko tyle, jak stosujemy antybiotyki, ale dużo dłużej, co najmniej tydzień bądź dwa dłużej, i aby do tejże terapii dołączyć jeszcze zioła. Zioła po pierwsze o działaniu stymulującym odporność, ale także zioła o działaniu osłaniającym nasz przewód pokarmowy i sprzyjającym szybszej eliminacji tych niechcianych bakterii z naszych dróg oddechowych. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie.